splątane ścieżki życia. Powieść Krzysztofa Galasa w odcinkach Odpuść sobie. Czyta Alina Galas. Odcinek 23. Egzaminy zdawały jej się czymś niesamowitym. Bała się, że pytania będą za trudne. Tymczasem nic jej nie zaskoczyło. Jechała pociągiem z Wolsztyna do Świętna, a parowóz rozsiewał iskry na wszystkie strony. Dookoła było pełno lasów. Anka wyobrażała sobie, co byłoby, gdyby od iskier wybuchł pożar. W lipcu ściółka w lesie była koszmarnie sucha. Kiedy wysiadła z wagonu, stanęła zaskoczona. Na środku peronu stały Iwona i Jola, a w ich rękach tkwił kolorowy transparent „Witamy wspaniałą studentkę pierwszego roku AWF”. Czuła, jak łzy wzruszenia napływają jej do oczu. Rzuciła się koleżankom na szyję. Pierwszy raz od kilku lat ściskała się z Jolką. Wiedząc, że przyjaciółka jest szczęśliwie zakochana, czuła tylko serdeczność między nimi. Nie musiała się martwić o tamte historie. Mogła spokojnie odetchnąć. Poszły na herbatę do Iwony. To było bardzo dziwne, że kiedyś w podstawówce tak mocno zżyte, w liceum chodząc do tej samej klasy, prawie straciły z sobą kontakt. Siedziały długie godziny, czas nagle przestał istnieć. Miały sobie mnóstwo do powiedzenia. Jola przestała słuchać zwierząt i roślin. Jakoś z wiekiem jej przeszło. Pozostała wrażliwa na otaczającą przyrodę, ale już nikomu nie opowiadała, co do niej mówi stary dąb na skraju lasu. Cały okres szkoły średniej czekała na swoją bliźniaczą duszę i w końcu się doczekała. Justyna była uczennicą technikum ekonomicznego w Poznaniu. Rok temu rodzice zabrali Jolę na dwutygodniowe wczasy do Karpicka. Wpadły na siebie i Jola nie wiedziała, jak to się mogło stać. Jakby przeskoczyła między nimi iskra. Już były pewne, że to przeznaczenie. Justyna nie była piękna ani zgrabna, ale Jola doskonale wiedziała, dlaczego z nią jest. Mogły rozmawiać bez skrępowania o wszystkim. Przyjaciółka z Poznania wyjaśniała wszystko z ogromną cierpliwością. Tłumaczyła sprawy, które dla Joli były najtrudniejsze. Na przykład, dlaczego cały świat tak ostro i agresywnie reaguje na ich odmienność. Justyna utrzymywała, że ludzie boją się każdej zmiany. Przede wszystkim akceptują to, co na co dzień dobrze znają. Jeśli trafi im się coś, czego w żadnym wypadku nie potrafią zrozumieć, najłatwiej im takie rozwiązanie odrzucić. Później przychodzi pora na wyśmiewanie i szykany. Dziewczyny rozumiały się bez słów, a uwielbienie Joli było absolutne. Kiedy patrzyła w oczy Justyny z pełnym oddaniem, właśnie wybierała się do Poznania na parę dni. Zamierzała zdawać na uniwersytet, gdzie egzaminy wypadły tydzień później. Kobiety we wsi były wyjątkowo zacięte na Jolę. Dziwna rzecz, bo była grzeczna i zawsze skłonna do pomocy. Jednak nienawiść kobiet kierowana pod jej adresem była niezwykła. Toteż Jola myślała poważnie o tym, żeby po studiach zostać na uczelni i robić karierę naukową. O powrocie do Świętna w jej przypadku nie było mowy. Co innego Iwona. Pracowała już kilka dni i bardzo się cieszyła, że dzięki zarobionym pieniądzom będzie mogła pomóc mamie. Do tej pory finansowo wiodło im się nie najlepiej. Teraz wszystko miało się zmienić. Całe 4 lata szkoły średniej poświęcała się pracy w gospodarstwie i nie widziała nic zdrożnego w tym, że pomaga mamie. Co prawda w 3. klasie był mały wyjątek. Iwonka się zakochała. Łukasz z Kębłowa,
kompletnie zawrócił jej w głowie. Od późnych klas szkoły podstawowej miała sporą nadwagę. Nigdy nie cieszyła się powodzeniem u chłopców. Była bardzo zdziwiona, kiedy Łukasz na zabawie zaczął z nią tańczyć i tak wirowali na parkiecie parę godzin. Potem odprowadził ją do domu. Spotykali się tak często, jak pozwalały na to okoliczności. Łukasz wyglądał na kompletnie zachwyconego. Przynosił jej kwiaty, czekoladki i inne smakołyki. W połowie października zaprosił ją do Rudna. Wynajęcie kempingu na jedną noc poza sezonem kosztowało dosłownie grosze. Iwona wyobrażała sobie romantyczną kolację i uroczy spacer. Może jeszcze potem jakieś dobre, drobne, niewinne pieszczoty po nocy. Skończyło się na tym, że zaraz po zamknięciu drzwi Łukasz zaczął ją całować i pociągnął na łóżko. Nie chciała zbyt gwałtownie protestować i to jeszcze bardziej go ośmieliło. Zadarł jej spódnicę, ściągnął majtki i jakoś tak szybko, bez słodkich, niewinnych pieszczot, po prostu się stało. Zaraz potem Łukasz wyszedł bez słowa. Całą bezsenną noc Iwona czuła ból i wstyd. Wyglądało na to, że źle ulokowała uczucia, a tak ładnie do niej mówił. Moja słodka tłuścioszka. Dobrze, że nie było z tego dziecka. Mamie nie powiedziałaby nigdy. Miała swoje pierwsze doświadczenie. Zdecydowała, że jeżeli kiedyś miałaby to z kimś jeszcze zrobić, to z wielkiej miłości. Jej chłopak będzie musiał się bardzo postarać, żeby to się stało. Była samotna i rozżalona. Nikt się niczego nie domyślił, bo w tym czasie raczej stroniła od przyjaciółek i zamykała się z mamą w domu. Zajęła się jeszcze bardziej nauką. Miała oceny jedne z najlepszych w klasie. W pewnej chwili też myślała o studiach w Poznaniu, ale potem szybko ten pomysł wywietrzał jej z głowy.